Siemano, dzisiaj kierunek Wisła, a z niej będę atakować Cienków, Malinowską Skałę i Skrzyczny. Miałem trochę dylemat dzisiaj, jak tą trasę poprowadzić. Na stronie już jest bardzo podobna trasa. Jest to trasa przez Cienków na Malinowską Skałę, ale przede wszystkim ona jest w odwrotnym kierunku. Także dzisiaj będzie trochę inaczej, dołożymy do tego Skrzyczne. Ale jak to do końca będzie wyglądało, to jeszcze nie mam pojęcia. Jak na razie muszę dojechać do Wisły, dawno już tam samochodem nie dojeżdżałem. Jestem ciekaw, jak się ma sytuacja z korkami, ale mam nadzieję, że dzisiaj ich nie uświadczę. Także lecę w okolice Czarnego i stamtąd będę ruszał. No to startuję. Samochód zostawiłem w zatoczce paręset metrów za hotelem Aries. Tam naprzeciwko hotelu zawsze był taki parking, też w zatoczce, ale postawili sobie tam parkometr, więc jakoś nie przekonuje mnie to. Jestem już na żółtym szlaku. Tu ten początek, paręset metrów, dosyć mocny podjazd, ale im dalej, tym lżej. Także tu początek trzeba się przemęczyć, kawałek może dopchać, a później już coraz lepiej. Pierwsze 3 km za mną, dojeżdżam do miejscówek widokowych, także zrobię krótką pauzę i wylecę w górę. No i tak się prezentuje miejscówka na Cienkowie. Co tu widzimy? Ano po prawej stronie gdzieś tutaj mamy Czupel, z tyłu mamy w tle Czantorię, tutaj gdzieś mamy później pasmo Soszów, górę Cieślar, Stożek gdzieś tu. No i tak to się tu ciągnie. Tutaj już po lewej stronie mamy Przysłop, Przypiór i Baranią Górę. Przede mną dwa strome odcinki, raczej do przepchania. Klasycznie, mocna noga tutaj podjedzie, ale mi się mordować nie chce. Przy okazji postoju tam na polanie zrobiłem sobie zdjęcia opon, żebyśmy mogli sobie porównać, jak wyglądają opony po okresie eksploatacji. Moje opony zakładałem we wrześniu tamtego roku, więc trochę pojeździły w tamtym. Zima trochę mniej. No i teraz już zaczyna się ostre tyranie, można powiedzieć. Co najmniej dwie trasy w tygodniu robię, czasem mniej, czasem więcej. Jakieś niewielkie kręcenie w tygodniu po asfalcie, gdzieś tam do sklepu jakiś dojazd, ale raczej sporadycznie. Więc po 8 miesiącach jazdy można powiedzieć, że opony w dobrym stanie. Przednia wręcz idealnie. Tylna widać, że już trochę zużyta, no ale najbliższe 4 miesiące do zamknięcia roku. Mamy teraz maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, tak, 4 miesiące. Czyli to będą raczej dosyć mocne 4 miesiące. Dużo bardziej będą opony eksploatowane niż w tych 8 miesiącach poprzednich. Także jestem ciekaw. Myślę, że ta przednia opona spokojnie, 2 sezony, to taki minimum. Co z tylną oponą zobaczymy. Cały rok, czyli 12 miesięcy przejeździ na pewno. No a jak będzie wyglądała na koniec tego roku, tych 12 miesięcy, to zobaczymy, czy zahaczy jeszcze o następny, czy będzie do wyrzucenia, no ciężko mi powiedzieć. No tylna opona na pewno zużywa się 2 razy szybciej niż przednia. Ja tych opon raczej nie oszczędzam,
Jeżdżę swobodnie, hamuję jak chcę, kiedy chcę. Droga leśna. A już miałem nadzieję, że pod spodem mamy dopisane, że nie dotyczy rowerów. Kontynuacja żółtym szlakiem. Tutaj za skrzyżowaniem już się żarty kończą na żółtym szlaku. Wjeżdżamy w dosyć ostry teren. Droga na zielony kopiec trochę przeplatana pchaniem. Z zielonego na malinowską też trochę przeplatania pchaniem. No a później na skrzyczny już długi, spokojny podjazd. Ale to wszystko zobaczycie w trakcie. Zastanawiałem się, którędy teraz jechać. Czy mam wjeżdżać w pierwszej kolejności tutaj przez zielony kopiec, czy jechać od drugiej strony i wjechać od czerwonym szlakiem na malinowską skałę, czy zjeżdżać tamtędy później. Ale doszedłem do wniosku, że jak zjadę czerwonym z malinowskiej, to będę miał bliżej do przełęczy salnopolskiej. A jak będę miał jeszcze dużo czasu i sił, to może gdzieś jeszcze pojadę dalej. I sru, dobijam do zielonego szlaku. Odbijam w lewo, ale zanim to zrobię, to idę jeszcze sobie tutaj usiąść, trochę odpocząć i wylecieć do góry. No i już prawie szczyt zielonego kopca. Także tutaj dosyć ładne już widoki. Już wam powiem, co tu się dzieje. Barania Góra, Magórka Wiślańska, tu gdzieś mamy Pilsko, gdzieś tam z tyłu. Tu jest Babia Góra. A tu po lewej stronie już mamy Skrzyczne, czyli tam jadę. No a po lewej już końcóweczka na zielony kopiec. Także miejscówka bardzo fajna. Widoki fajne, wszystko się spina, no tylko druga strona jest taka, że jest dosyć ciężko, tak? Jest sporo tego pchania, teren dosyć ciężki, także nie każdemu to spasuje na pewno. Kolejny ciężki odcinek, ale krótki, trochę wpychania, trochę kręcenia i dojeżdżamy do jednego z najpiękniejszych miejsc w Beskidzie Śląskim, czyli Malinowskiej Skały. No i tak się prezentuje miejscówka na Malinowskiej Skale. Z drugiej strony wam nie pokażę, bo na skale jest sporo osób. Lecę na Skrzyczne, tu jest skała, z drugiej strony jeszcze jest też widok, ale wam go nie pokażę.
Straszny jest ten zjazd z Malinowskiej Skały. Jeszcze go nigdy w całości nie zjechałem. Zawsze się gdzieś tam nogą podparłem z boku. Ale nogi na tym zjeździe mnie tak bolą, co najmniej jakbym pod niego miał podjeżdżać. Malinowska już za plecami. Za plecami też najcięższy odcinek na trasie. Przed nami Skrzyczne, czyli powolne kręcenie w górę. Tutaj już jest spokojnie, całość do podjechania. Także nic nas tu nie zaskoczy. No muszę przyznać, że miejscówki na tej trasie robią wrażenie. Szkoda, że jeszcze mnie oszukali z pogodą, bo dzisiaj miały być chmury. Miało być zachmurzenie, które wygląda właśnie tak. Skrzyczne coraz bliżej, ale już stawiam rower i pokazuję wam, co jest za mną. A za mną jest grubo. Jest to zielony szlak między Baranią a Skrzyczne. Jeden z najpiękniejszych szlaków w Beskidzie Śląskim. Także jest super. Na ostatniej trasie miałem półlitrową butelkę wody i przywiozłem z powrotem praktycznie większą połowę. A dzisiaj mam 1,5 litra, jestem nawet nie w połowie trasy i końcóweczka. Zastanawiałem się, skąd tu tyle o ludzi dzisiaj na tym szlaku. Gdzie dzisiaj jest czwartek, godziny już takie dochodzą, że już powinni schodzić niż wchodzić. A tu proszę, przejechałem właśnie koło wyciągu. No i się okazuje, że wyciąg działa. Także współczuję wszystkim tym, którzy będą chcieli weekendowo sobie tu pojeździć. Naprawdę przy wyciągach jest katastrofa. Tu te kamienie przy końcówce podjazdu od wyciągu. Nie wiem, czy je ktoś tu nawiózł, ale jest tu tak luźno na tych kamieniach. Nigdy tak luźno nie było, więc ciekawy jestem, czy to ktoś nawiózł tu i wysypał. Czy to jest wypłukane przez deszcze, ale tak luźno na tych kamieniach nie przypominam sobie, żeby tu było. I z drugiej strony też kolejka czynna, także jakaś nowość w poprzednich latach, też sobie nie przypominam, żeby to było czynne. No stąd tu tyle tych ludzi na tym szlaku. Miałem wejść do schroniska na kawę, ale jak jest tyle ludzi, to jakoś mi tu nie po drodze. Także usiądę sobie na stoku, posłucham, jak buczy wyciąg, popatrzę na tą radiostację, no i będę się zawijał z powrotem. Sporo razy tutaj na Skrzycznym byłem, znaczy jechałem na Skrzyczne i nie dojeżdżałem tutaj do szczytu, tylko wracałem się na tym podjeździe, tam gdzie był ten punkt widokowy. Jak tu mam przyjeżdżać i słuchać, jak buczy wyciąg i dzieci krzyczą w schronisku, to naprawdę chyba bym wolał pojechać do centrum handlowego i posłuchać, jak buczą schody ruchome i tam też dzieci krzyczą, także kurczę, nawet tu 3 minut nie wytrzymałem. Nie chcę nawet wiedzieć, co tu się dzieje w weekendy. Możecie mi jakieś zdjęcie na Facebooku wkleić, co tu jest ciekawego, ale podejrzewam, że gruby Meksyk. Okej, wracam na właściwe tory. Przede mną po raz kolejny zielony szlak w stronę Malinowskiej Skały, czyli lecę z powrotem i z Malinowskiej czerwonym w dół. Wygląda dookoła,
ale ja lecę dalej. Coś ciekawego, pierwszy raz mi się stało. Praktycznie nie mam w ogóle powietrza w amortyzatorze. Coś tam musiało się stać. Moja woda już jest na wykończeniu, ale mamy tu strumyczek jakiś, więc się napijemy. Trochę wody ze strumienia, tu niedaleko są źródła. Dobra, tyle starczy. Ten mały strumyczek, który widzieliście, to był początek źródeł Wisły. Tutaj mamy tablicę. Źródło Malinki, oznaczenie numer 11 na pierwszej mapie Śląska Cieszyńskiego. Współtworzy wraz z Białą Wisełką i Czarną Wisełką początek rzeki Wisły. Także to, co tam wlatuje wam na końcu do morza, to tu ma początek swój. Jak zjeżdżałem z Malinowskiej Skały, poczułem parę razy, jak mi dobił amortyzator. No i prawdopodobnie powietrze uszło z komory. Podkręciłem trochę tłumik ten po prawej stronie, żeby mi szybciej odbijał. No i jadę na takim sagu 50%, ale widać, że dalej nie schodzi. Także coś tam się musiało podziać niedobrego, ale jadę. Przejazd tutaj tą pożarówką bardzo ciekawy, klimatyczny. Jakby ktoś szukał trasy łagodnej właśnie po takich szutrach, to na stronie znajdzie. Trzeba wpisać tam w wyszukiwarkę schronisko albo przysłop i powinno wam wyszukać. Trasa bardzo fajna, widokowa, klimatyczna, także polecam. Leży tu ten znak, tamtą stronę go nie widziałem, ale nie ma, już go pozbierali chyba. A nie, jest. A, zobaczcie. To dali tutaj, nie dotyczy rowerów. Wcześniej tu nie było, ktoś ten znak przewrócił i nawet dobrze zrobił. A tam jak zjeżdżałem, no to tam już jest zakaz i nie pisze, że nie dotyczy rowerów. Także
Pozostawię to bez komentarza. Chciałbym tylko wiedzieć, co motywuje ludzi, którzy ten znak postawili tam, tak, że nie wolno na tą drogę pożarową rowerami wjeżdżać. Na Cienkowie zawsze spoko, jakby nie było. No nic, kolejna pauza już się kończy. Trzeba lecieć, bo ileż można siedzieć. Chociaż mógłbym tu siedzieć długo. Powiem wam tylko, że żałuję, że nie wyjechałem godzinę później, bo zjeżdżałbym właśnie teraz, jak słońce jest dosyć nisko, a niskie słońce robi rewelacyjne widoki przy przyjeździe, także coś nie do opisania. Także bardzo fajna sprawa zjeżdżać przy takim niskim słońcu, niestety nie udało mi się. Trochę mnie też oszukali z pogodą, wczoraj miało być pełne słońce i było, ale dzisiaj pokazywało lekkie zachmurzenie. Mówię, jak do tego dorzucą mi się jeszcze chmury z kontrastem, to będzie całkiem rewelacja. No ale tak jak widzieliście, było pełne słońce. Trasa trochę męcząca, szczególnie na tym odcinku z Zielonego Kopca na Malinowską Skałę. No dosyć ciężko tam i te przeplata i te przeplatanie pchaniem to robi tam robotę. Ogólnie jakoś zmęczony mocno nie jestem, a to może pewnie za sprawą żelków. Miałem dzisiaj całą kieszeń żelków, dostałem ich z 2 kilo. I tak myślę, co z nimi zrobić, no trzeba to zjeść, bo się zepsuje. I zabrałem dzisiaj na rower, pierwszy raz. Gdzieś tam kiedyś mi się coś w oczy rzuciło, że ktoś pisał o kwaśnych żelkach właśnie, że są bardzo dobre na takie dłuższe trasy. I akurat mam kwaśne żelki, także jak ogólnie po moich trasach jestem mega głodny, tak dzisiaj myślę, że można powiedzieć, że nie jestem głodny. No ale tych żelków zjadłem gdzieś może, nie wiem, z 200 gram. Może i będzie. Na koniec jeszcze zerknę, co nam tu Strava pokazuje. 33 km, 1100 w pionie, bez przerw 3,50, prawie 4 godziny. Tyle wyszło na Strawie, trasa bardzo fajna, opis będziecie mieli albo w linku, w komentarzu, jak nie, no to trzeba poszukać na stronie. No i tyle, pozdrawiam wszystkich górskorowerowych wariatów i piona.